DJI Air 2S trafia do mnie na warsztat. Wiecie, że uwielbiałem i uwielbiam nadal DJI Air 2, a zobaczmy, co przynosi ta nowa wersja. Między tymi dronami są różnice. Nie nazywa się on DJI Mavic Air 3, tylko 2S, czyli wiemy, że to jest takie rozszerzenie wersji DJI Air 2. Tak więc pierwsza rzecz, która nam się rzuca w oczy, to nam się rzuca większa kamera. Faktycznie kamera 20 megapikseli i co najważniejsze, rozmiar matrycy to jest 1 cal. Przypominam, już może nie te megapiksele są dla nas najbardziej istotne. Najbardziej istotny jest rozmiar matrycy, a tak naprawdę rozmiar piksela, który będzie mógł wtedy przyjąć więcej światła na siebie, delikatnie rzecz ujmując. Tak więc tu jest duży progres. Również widzicie różnicę, jeśli chodzi o ilość czujników. W nowej wersji 2S pojawiły się czujniki, które również będą rozglądały się, co się znajduje nad dronem. Z tego możemy też wysnuć wniosek, że urządzenie będzie nastawiane i będzie lepiej realizowało autonomiczny lot. Również nowy dron korzysta z nowego systemu komunikacji. Ma on nam zwiększyć zasięg i przede wszystkim stabilność połączenia. Czy zwiększa zasięg? Trudno powiedzieć, bo w aktualnych warunkach, jakie mamy, możemy latać w zasięgu wzroku, maksymalna wysokość do 120 metrów. No i muszę przyznać, że poprzednia wersja w tym scenariuszu spisywała się wyśmienicie. Ta ma się spisywać jeszcze lepiej. Ja zweryfikowałem to w trochę inny sposób, czyli włączyłem, ustawiłem lot autonomiczny, co później zobaczycie. Faktycznie po wejściu do domu nadal odbierałem wszystkie informacje na smartfonie, łącznie z przekazem wideo. A było nade mną sporo betonu i jeszcze do tego metalowy dach. Tak więc tutaj ten system na pewno będzie działał lepiej. Zamiast dwóch anten, cztery anteny w dronie, no i ogólnie rozwinięcie tego systemu. Również mamy ADS-B, AirSense, czyli układ, który będzie dbał nam o to, żeby dron rozpoznawał inne obiekty, inne statki powietrzne, które się gdzieś znajdują. My oczywiście latamy w najniższym priorytecie ważności, tak więc jeżeli otrzymamy komunikat na smartfonie, że gdzieś inny statek powietrzny jest w naszej okolicy, no powinniśmy zachować uwagę, a tak naprawdę najlepiej wylądować się, zaczekać, aż jakiś samolot pasażerski czy inny statek powietrzny przeleci, i wtedy dopiero kontynuować zabawę. Do komunikacji z dronem będziemy używali aparatury. Aparatura, można by powiedzieć, że jest podobna, jak była w R2, obsługuje tylko ten nowy system QuickSync 3. Dostępne są przewody do połączenia każdego telefonu, tak więc mamy i iPhone'owy Lightning, i mamy USB typ C, i mamy również przewód, który będzie funkcjonował z mikro USB. Ja zachęcam Was zawsze do nabycia opcji Fly More Combo. Dostajecie pokrowiec, dostajecie więcej akcesorii. Ten zestaw ja Wam pokazuję. Mamy 3 baterie, 1 w dronie, 2 na zapasie. Również dostajecie całe mnóstwo zapasowych śmigieł. Fly More Combo to również no, podstawowy zasilacz, który również dostaniecie z standardowym dronem, który umożliwia ładowanie jednej baterii oraz aparatury, ale również w tym zestawie otrzymujecie specjalny adapter, który będzie pozwalał Wam na naładowanie 3 baterii. Nie dzieje się to naraz, tylko dzieje się to po kolei. W momencie, kiedy podłączycie baterię, najpierw będzie ładowana jedna, potem kolejna, no po prostu automatyzuje się ten proces. Również w zestawie Fly More Combo znajdziecie filtry ND 4, 8, 16 i 32 dla wielbicieli fotografii, dla wielbicieli nagrywania w pełnym słońcu. Również te filtry mogą być przydatne, a na pewno będą przydatne. Również elementem dodatkowym jest możliwość zastosowania takiego device'iku, takiego urządzonka, które po podłączeniu do baterii będzie mogło nam ładować 2 urządzenia USB prądem maksymalnym 2A i napięciem 5V. To jest taka krótka charakterystyka, tak naprawdę wzmianka o tym, co się zmieniło. Jeśli chodzi o baterie, one są zamienne z 2. Te z 2 pasują do 2S i te z 2S pasują do 2. 2S ma mieć nieco krótszy czas lotu ze względu na to, że są dołączone dodatkowe czujniki, trochę dodatkowej elektroniki, przez to jest większe zużycie energii i to ma być różnica w zakresie 2-3 minut, tak więc myślę, że tym jakoś szczególnie się martwić nie trzeba.
Tak jak już wspomniałem, dokładną specyfikację znajdziecie w linku w opisie, ale rzućmy okiem tak na szybko, jeśli chodzi o wideo 5 i 4K, 4K, 2 i 7K. Widzicie również z jaką ilością klatek na sekundę urządzenie w danej rozdzielczości nagrywa. Ja najczęściej stosuję 1080p w 50 klatkach. Również oczywiście dla tych, którzy lubią fotografię, którzy lubią bardziej zaawansowane funkcje, mamy tryb auto, ale mamy również tryby profesjonalne. Jest wbudowany zoom, zoom płynny, zoom z przeskokiem 1, 2, 4 aż do 6, to oczywiście zoom zależy nam od tego, w jakiej rozdzielczości kręcimy film, ewentualnie robimy zdjęcia. Jak widzicie, pojawiają się dodatkowe opcje, których w poprzedniej wersji nie było. Zaraz się temu bliżej przyjrzymy. Pogoda niestety arcysłaba była. Słuchajcie, takie urządzenie do mnie przychodzi na testy najczęściej na 2 tygodnie. No ja cały czas, zresztą wszyscy jesteśmy w tej wiośnie, w tej samej sytuacji, jest ciągle albo opad deszczu, pogoda bardzo zmienna. U mnie jeszcze dodatkowo był wiatr taki sięgający 20-30 km na godzinę. Nie są to warunki najlepsze do testowania takiego drona. Tak więc to, co mi się udało zarejestrować w tych nielicznych chwilach, kiedy deszcz nie padał, na tej podstawie będę Wam tutaj opowiadał o tych wszystkich funkcjonalnościach. Oczywiście w sieci znajdziecie całą masę różnego rodzaju porównań, tak więc jeżeli tutaj coś dla Was nie będzie jasne, czy czegoś nie pokażę, no to oczywiście odsyłam do sieci. Również próbowałem zrobić zdjęcia nocne. 3 razy wybierałem się do miasta tak, żeby było jakieś światło, bo jak widzicie, moja miejscówka jest poza miastem. No i niestety nie udało się, bo za każdym razem, kiedy byłem w mieście, padał deszcz. A że urządzenie powierzone, to nie robiłem eksperymentów, czy przetrwa w deszczu. Standardowe funkcje, jeśli chodzi o quickshot, te, które żeśmy już mieli w poprzedniej wersji, czyli bez najmniejszego problemu sobie ustawicie circle, helix, boomerang, asteroid i tak dalej, i tak dalej. To działa dobrze. Zaznaczamy sobie obiekt, nad którym będą te ewolucje wykonywane. Wciskamy przycisk start, a potem już wszystko dzieje się automatycznie z zaplanowanymi parametrami. Nowością, jaka się pojawiła w tej wersji, która mi się bardzo podoba, to są master story. Tutaj widzicie, jak to będzie wyglądało. Są to już takie predefiniowane ruchy, które będzie wykonywał dron i na podstawie tych ruchów będzie tworzył takie krótkie filmiki, które mniej więcej wyglądają tak. Teraz zobaczmy, jak te master shoty będą wyglądały. Oznaczam obiekt, czy to będzie osoba, czy to będzie obiekt. Wchodzę w master shoty. Wybieram sobie kilka dodatkowych parametrów, czyli widzicie, że możemy tutaj szerokość dużą, długość dużą, wysokość dużą ustawić. Wtedy ten lot będzie jak najbardziej długi. Naciskamy start i wtedy zaczyna się taniec tego drona. Pierwsza rzecz to korygowanie pozycji. Po tym skorygowaniu automatycznie wyzwalany jest zapis sekwencji wideo i tworzona jest automatyczna sekwencja wideo. Wtedy możecie sobie po prostu zająć się zupełnie czymś innym. Tutaj jest 3 minuty. Nie musimy być operatorem drona, który jest operatorem drona na ujęciach. Możemy się zająć czymś innym, a dron będzie nagrywał te sekwencje automatycznie. To wszystko już się dzieje w momencie, kiedy nacisnąłem przycisk start automatycznie. Mamy informację, że to jest daleki krąg i poszczególne sekwencje, które są widoczne wokół tego kółka z zatrzymaniem, z skasowaniem tego aktualnie wykonywanego loktu są wykonywane. Po przejściu kolejnego segmentu mamy informację, jaki segment następnie jest wykonywany. Następuje przelot, następuje rejestracja i tak jak żeście widzieli, również potem sam taki materiał jest składany, podkładana jest muzyka i on jest gotowy do wykorzystania. Oczywiście sami możemy to zrobić lepiej i w innych miejscach zupełnie ten materiał poprzecinać, bo sama surówka jest nagrywana u nas na komputerze. Jak widzicie, wygląda to całkiem nieźle. Widzicie to zarówno z pozycji telefonu. Mnie tutaj, jak widzicie, nie ma przed domem. To jest właśnie to, co mówiłem. Testowałem, jak będzie wyglądała ta łączność w momencie, kiedy jestem w środku, w budynku, za murami, pod dachem, czy ta sekwencja wideo będzie czytelna.
To jest nagrywane z ekranu telefonu, tak więc to, co widzi operator, wy również teraz widzicie. Po przejściu tych wszystkich segmentów, tych wszystkich zaprogramowanych kroków, pewnie to będzie w funkcji czasu przy aktualizacji oprogramowania również modyfikowane, ale mamy kilka zarejestrowanych sekwencji, które będziemy mogli wykorzystać do zrobienia swojego filmu. Tak wygląda ta gotowa sekwencja zarejestrowana przez drona. Podrzucę jakąś muzyczkę i z tego jeszcze można, z tych 3 minut, które dron zarejestrował, jeszcze można powycinać jakieś elementy. Reasumując, urządzenie bardzo przypadło mi do gustu. Szkoda, że akurat trafiło w taką niefortunną pogodę, gdzie nie mogłem się tutaj wykazać jakąś większą inwencją ze względu na warunki atmosferyczne, silny wiatr, opady deszczu i przede wszystkim zmienność tej pogody. Ale urządzenie zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. Wszystkim, którzy zastanawiają się nad zakupem swojego pierwszego drona, to myślę, żebym rekomendował zakup właśnie tej wersji rozszerzonej, czyli 2S. A z drugiej strony, patrząc na siebie, który posiada R2, zastanawiam się, czy rozsądnym jest aktualizacja do wersji 2S. Chyba z mojego punktu widzenia, gdzie nie wykorzystuję tego drona w jakiś profesjonalny sposób, a jedynie rekreacyjnie sobie lubię polatać i czasami jakieś krótkie ujęcie do vloga wrzucić, to poczekam, zostanę ze swoją dwójką i poczekam, co przyniesie czas i kiedy się pojawi kolejna wersja tego urządzenia. Jak widzicie, nie zająłem się tutaj fotografią, bo nie jest to moją mocną stroną i takie informacje znajdziecie również w sieci, gdzie ludzie, którzy się profesjonalnie tym zajmują, analizują, wskazując na to, że ta matryca ma sens jak najbardziej. Ta wielkość matrycy daje nam dużo, dużo lepsze efekty, jeśli chodzi o efekty, które będą potem dostępne do obróbki. Przypominam, że również korzystając z wideo, możemy sobie to wszystko zapisywać w S-logu, później odpowiednio koloryzować. Mamy głębię 10 bitów, tak więc no, można by powiedzieć, że jest to naprawdę profesjonalne urządzenie. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania, podzielenia się swoimi doświadczeniami, swoimi wnioskami, swoimi uwagami na okoliczność tego drona. Zachęcam Was tradycyjnie do oceny filmu, subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.